Ach, święta, czas rodzinnej radości, obdarowywania się prezentami i wspólnego spędzania czasu z ukochaną rodziną. Tak przynajmniej każdy chciałby o tym magicznym czasie myśleć, ale niestety rzeczywistość często ma swoje własne plany na temat tego, w jakim klimacie upłynie nam ten czas. Zapraszam na przekrój świątecznych filmów spokojnie, bez szlagierów w stylu Szklanej Pułapki czy Kevina Samego w domu. Lecimy! Chciałbym przeczytać wam oryginalny tytuł tego filmu, ale brzmiałbym, jakbym dławił się szyszką, więc przejdźmy do fabuły. 10-letnia Ewa w wyniku pewnych zdarzeń musi spędzić święta na południu Estonii, a konkretniej na farmie zwanej Widmową Sową. Dziewczynka nie zdaje sobie sprawy, że stanie się główną bohaterką i obrończynią okolicznych lasów, które wyciąć w pień chce zachłanny przedsiębiorca Raivo. Przy okazji nasza rezolutna Ewa pomoże pewnej parze odnaleźć miłość i przy okazji dowie się o istnieniu rodzinnego sekretu. Wszystko to oczywiście dzieje się w wielkich zaspach śniegu, w świątecznym klimacie. Magiczne święta Ewy to klasyczne, ciepłe i radosne kino familijne, które bez problemu możecie obejrzeć z najmłodszymi. Dziecięca obsada jest naprawdę świetna, podobnie jak zdjęcia przepięknych widoków czy słodkich zwierzaczków. Polecam, by roztopić zmarznięte serducho. Na romantyczne dramaty familijne trzeba mieć odpowiedni nastrój, ale jak już go znajdziecie, to polecam Świąteczny Kontrakt. Niejaka Jolie wraca do Nowego Jorku ze złamanym sercem, jednakże niebawem będzie zmuszona ponownie zawitać w rodzinne strony Luizjany, gdzie odbywa się tradycyjny jarmark świąteczny, w którego organizację zaangażowany jest jej ojciec oraz ojciec byłego chłopaka. Jolie za nic w świecie nie chce pokazać się tam jako singielka, dlatego idąc za radą przyjaciółki, dziewczyna szuka chłopaka, który będzie udawał jej partnera. Pada na Jacka, brata owej przyjaciółki, tyle że między Jackiem a Julie swojego czasu wystąpił mały zgrzyt, dlatego postanawiają dla pewności spisać kontrakt i ruszają w drogę. Co będzie działo się dalej? No najpewniej się domyślacie, bo filmy świąteczne mają zachwycać klimatem, a nie oryginalnością scenariusza, ale jeżeli nie przeszkadza wam świadomość, jak to wszystko się skończy, to Świąteczny Kontrakt będzie miłym i lekkim spędzeniem czasu. Dysfunkcyjna rodzina, kłótnie, spory i wieczne narzekania. Brzmi bardzo znajomo, prawda? Ale nie, to nie Polska, tylko Francja, a dokładniej rodzina Vulliardów. W tle zwaśnionych rodzin mamy śmierć dziecka, która to zdawać by się mogło na zawsze podzieliła biesiadników. Lata jednak mijają i przyszedł czas, by zacząć się jednać. Chorowita matka, trójka rodzeństwa i ich rodziny spotykają się raz jeszcze, by dać sobie szansę jako wspólnota, a przy okazji wyprać nieco rodzinnych brudów, bo czemu by nie. Apodyktyczna Elizabeth walczy z cynicznym Henrym, który lubuje się w kobietach i alkoholu. Jednakże krzywdzi przy tym cierpiącego na problemy psychiczne siostrzeńca Paula. Do tego dochodzą okrutnie krzywdzące słowa, pijackie utarczki i inne znajome nam ze świąt klimaty. Świąteczne opowieści to kino o wybaczaniu, godzeniu się z przeszłością oraz z innymi, mimo że nie jest to często proste i łatwe. To w głównej mierze komedia o ważnych sprawach, która momentami podaje nam gorzkie prawdy w prawdziwie dramatyczny sposób. Spadł! Gdzie to są? Takie czaj! 10-letni Gus nie ma łatwego życia. W poprzednie święta stracił rodziców i teraz nie tylko musi zadbać o siebie, ale również o swoją chorą babcię, która powoli traci kontakt z rzeczywistością. Chłopaczek robi co może, by wiązać koniec z końcem, dlatego też niekiedy ucieka się do drobnych kradzieży, by potem sprzedawać je za marne grosze. Na swojej drodze spotyka przypadkiem niejakiego Antoniego. Owy tajemniczy jegomość zdaje się być postacią wyciągniętą niemalże z bajki. Włada bowiem nadprzyrodzonymi mocami, dzięki którym potrafi za jednym dotknięciem poznać, co dana osoba utraciła, od przedmiotu po ukochaną osobę. Antoni pomoże chłopcu i nie tylko jemu w sposób, którego nikt się nie spodziewał, a jego tajemnicza tożsamość będzie dla wszystkich sporym zaskoczeniem. Brzmi to bardzo przyjemnie i radośnie, ale przypominam, że mimo bycia świątecznym filmem, to generalnie mamy do czynienia z dramatem. W roli głównej Eddie Izzard, którą możecie kochać lub nienawidzić, ale nie można odmówić tej postaci świetnej gry i humoru. Teraz produkcja, którą wielu widzów oceniło jako najlepszy film świąteczny, jaki widzieli w życiu, tyle że nie każdy wie o jego istnieniu. Bohaterem jest pan Anderson, miejski stolarz, który wprost uwielbia okres Bożego Narodzenia. Jego obecnym zadaniem jest przekonać trójkę swojego potomstwa, by ta uwierzyła w istnienie świętego Mikołaja. To jednak trudniejsze niż się spodziewał. Przypadek sprawi, że Anderson zamieni się miejscami z prawdziwym Mikołajem, który jeden dzień, Wigilię, spędzi z rodziną Andersona, on zaś zajmie się bliskimi Mikołaja. Dla wszystkich będą to bardzo wyjątkowe święta. Mikołaj w każdym z nas to bardzo klasyczna historia, również pod względem realizacji. Ujęcia, muzyka oraz cały anturaż i scenografia są wręcz baśniowe, co oczywiście nie każdemu musi się podobać. Niemniej film doczekał się kontynuacji.
co się stanie, kiedy masz czwórkę dzieci, ale każde z nich ma innego ojca, więc na święta postanawiasz zaprosić każdego z nich plus swoje pociechy. Cóż, na to pytanie postanowiła odpowiedzieć sobie bohaterka filmu. Powiem wam jedno, będzie głośno, dziwnie i oczywiście komediowo. Humor jest momentami niezwykle dosłowny, wręcz brutalny, a główna fabuła zdaje się gdzieś zanikać na rzecz szaleństwa, które odbywa się na ekranie, niemniej jest to prawdziwa świąteczna jazda bez trzymanki. Od razu ostrzegam, że nie jest to kino dla każdego. Krzykliwy humor potrafi bardzo drażnić, a różnica kulturowa sprawić, że niektóre żarty będą dla nas żenujące lub nieśmieszne. Ale z ciekawości spróbujcie czegoś nowego, jeżeli macie czas i chęci. Na koniec gwiazdorska obsada w postaci Pierce'a Brosnana, Toni Colletto, Aarona Paula czy sama Neela. Wszyscy spotkali się w Nauce Spadania, która opowiada o czwórce nieznajomych, którzy przypadkiem spotykają się w sylwestrową noc na dachu wieżowca, aby popełnić samobójstwo. Marty to była gwiazda talk show, która właśnie wyszła zza kratek. Maureen jest samotną matką. Jess to z kolei nastolatka ze złamanym sercem i lekkomyślnym duchem. Natomiast JJ generalnie ma dość życia nieudacznika. Cała ekipa na wskutek dość humorystycznych rozmów przekonuje się, aby dać sobie jeszcze chwilę życia. Zawiązują pakt, że poczekają ze śmiercią do walentynek. Czy każdemu się uda i jakie wyciągną lekcje z tego dziwnego spotkania, to zostawiam wam do odkrycia. Film nie jest jakimś wielkim dziełem psychologicznym czy wnikliwą analizą ludzkich losów, ale raczej lekką, momentami zabawną historią o ludziach, których zjednał ból i którzy postanowili dać sobie drugą szansę. Można bez Kevina oraz Love Actually? Ano można! Moi drodzy, chciałbym wam życzyć wszystkiego dobrego, żebyście ten magiczny czas spędzili wraz z bliskimi, czy to przed ekranem telewizora, oglądając wszystkie te świetne filmy w sekcji CDA Premium, czy też rzucając się śnieżkami, ale z tym będzie trudniej, bo wiadomo jak jest ze śniegiem, więc zostaje CDA. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i widzimy się w kolejnym Tylko Kino.